Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat błogosławieństwa odmawianego przed studiowaniem Tory rano, ale proszę tego nie mylić z błogosławieństwem przed czytaniem Tory. Czytanie to jedna rzecz, też słuchanie, a studiowanie to jeszcze coś innego. Zacznę od pierwszej części. Baruch atta Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivre Torah. Baruch, błogosławionyś atta ty, tu jest pada imię Boże, które wymawiamy zastępczo Adonai, Elohenu, czyli Panie nasz Boże, Elohenu nasz Boże, melech, królu haolam, wszechświata, Asher, który kitshanu, uświęciłeś nas, be mitzvotav, swoimi przykazaniami, vetzivanu i nakazałeś nam, la'asok, zajmować się, bedivrei Torah, słowami Tory. Jako ciekawostka słowo davar współcześnie oznacza rzecz, dwarim, rzeczy, ale w Biblii jest to słowo to oznacza słowo. La'asok, zajmować się, na przykład esek współcześnie oznacza biznes. Ish asakim to będzie biznesmen, a asuk, tak, czyli jakbyśmy zabrali stąd ten lamet, zostawili te litery, ale tą kropeczkę przenieśli tutaj, czyli byłoby asuk, to byłoby zajęty. Ktoś, kto jest zajęty czymś, jakąś robotą, jakąś czynnością. I w związku z tym zajmowanie się słowami Tory. Niektórzy pytają, bo to jest oczywiście błogosławieństwo ułożone przez mędrców i ktoś pyta czasami, dlaczego nie jest tutaj powiedziane wetzivanu lilmot, prawda? Czemu nie jest uczyć się, bo przecież słowo lilmot oznacza studiować, uczyć się, tak? Od tego mamy inne słowa, talmid, talmud, lelamet, nauczać. Ale odpowiedź jest taka. Stan umysłu człowieka nie zawsze jest taki, że on może aż tak zagłębić się w naukę Tory, bo lilmot jest tutaj czasownikiem wyrażającym naukę, takie no już głębokie studiowanie prowadzące do zrozumienia. Natomiast pomimo tego, że nie zawsze jesteśmy w stanie aż tak bardzo wgłębić się i nasz stan umysłu jest taki, że możemy wszystko zrozumieć, to nie zwalnia nas to z jednej strony od studiowania, od zajmowania się słowami Tory, a z drugiej strony nie mamy się co przejmować, jeżeli nasza dyspozycja nie jest taka, jaka byśmy chcieli, aby była, bo i tak możemy zajmować się słowami Tory. Zresztą tak z doświadczenia powiem, że nie zawsze to, co nam się wydaje w danym momencie słabe, mało efektywne, rzeczywiście jest słabe i mało efektywne. I dalszy ciąg tego błogosławieństwa. Ve'ha'aref na Adonai Elohenu et divre toratcha befinu uvefi chol amcha bet Izrael Wenichie anachnu weceacenu weceacei chol amcha bet Israel. Kulanu jodei shemecha belomdei toratcha lishmach. Baruch atta Adonai hamelamed tora leamo Israel. I uczyń słodyczą, przyjemnością, czymś bardzo miłym, Panie nasz Boże, słowa Twojej Tory w naszych ustach i w ustach całego Twojego narodu, domu Izraela. Wenichie anachnu weceacenu i abyśmy byli my i nasze potomstwo, weceacej chol amcha i potomstwo całego Twojego ludu, bet Izrael, domu Izraela, Kulanu jodej shemecha, abyśmy wszyscy znali Twoje imię, velomdej toratcha lishmach, i abyśmy uczyli się, tutaj już jest słowo lilmot, i abyśmy studiowali Twoją Torę dla niej samej.
Baruch Atta Adonai, czyli błogosławionyś Panie nasz Boże, Hamelamed Tora, czyli nauczający Twojej, czy Tory, nauczający Tory, Leamo Israel, Twój lud Izraela. Czyli mamy tutaj czasownik lilmot, jednak się pojawia. Najpierw tutaj mamy czasownik lilmot, czyli uczyć się, studiować, a potem lelamet, czyli nauczać. I tu jeszcze chciałem pokazać to tłumaczenie na język angielski. Można sobie kliknąć, zatrzymać się i przeczytać sobie jeszcze raz powoli. Czyli VHRF na Adonai Elohen Divretoratha Befinu Uwefi Chol Amchabet Israel Wenichie Annachnu Weceacenu Weceacej Chol Amchabet Israel Kulanu Jodej Shemmecha Velomdej Toratcha Lishmach Barucha Ta Adonai Hamelamet Tora Leamo Israel. Jeszcze raz to samo. Tutaj jakieś obrazeczki wstawiłem. Tora, zwój Tory. I jeszcze dodatkowo dla utrwalenia CECA, czyli potomstwo, i AREF, coś miłego, pleasant, pleasing, tasty, smaczny, miły. Tłumaczenia mówią, tutaj w tym kontekście użyte jest słowo słodki. Dziękuję, to daraba.